Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek z FIFA 14 Ultimate Team, ale to jest pierwszy odcinek z poradnika dla początkujących, jak grać w FIFA 14 Ultimate Team. I zanim przejdziemy do właściwego poradnika, od razu powiem, że ten poradnik będzie się składał najprawdopodobniej z dwóch, a może nawet z trzech części, ale najprawdopodobniej z dwóch, czyli tak samo jak było w przypadku FIFA 13, gdzie nagrałem poradnik zbudowania składu, a drugi poradnik nagrałem z zarabiania. Więc na zarabianiu na pewno skupię się w osobnym filmie, ale nie wiem, jak długi mi wyjdzie film z tego, jak budować skład w FIFA 14. Więc wyjdzie mi albo jedna dłuższa część, albo dwie krótsze. Zaczynamy. Przede wszystkim w przeciwieństwie do FIFA 13 karty zawodników, poza tym, że zmieniły wygląd, to straciły jedną bardzo ważną rzecz. Otóż w FIFA 13, jeżeli ktoś nie grał albo grał, ale już nie pamięta, w FIFA 13 każda karta miała już od razu przypisaną formację. Jeżeli chodzi o FIFA 14, karty nie mają przypisanej formacji, więc można ich używać w dowolnych formacjach. Tutaj liczą się tylko i wyłącznie przy kartach liczą się pozycje, czyli na jakiej pozycji zawodnik występuje, na jakiej pozycji nam się trafił. Czyli nam wiadomo, bramkarzy używamy na pozycjach bramkarzy i formacja nie ma tutaj żadnego znaczenia, obrońców na pozycjach obrońców, defensywnych, ofensywnych, pomocników, no to używamy w takich formacjach, w których ci zawodnicy mają odpowiednie pozycje, na przykład w formacjach 4-3-3, gdzie na przykład są sami środkowi pomocnicy, albo na przykład dwóch środkowych, jeden defensywny, to na przykład SPO już nie będzie miał, czyli środkowy pomocnik ofensywny już nie będzie miał takiej racji bytu, jak to miało w FIFA 13, czy jak to miało by miejsce w innych formacjach. Więc tutaj zawodników możemy używać tych samych, bez przypisywania im kart formacji, zostały one zniesione w różnych formacjach, byle tylko ta pozycja, na której występują w danej formacji, występowała. I teraz jak budować swój skład? Na pewno na początek, dla początkujących, polecam budować składy brązowe bądź srebrne. Co tu się liczy? Tak samo jak w FIFA 13 liczy się zgranie. Zgranie jest to taka wartość z angielskiego chemistry, czyli chemia. Zgranie jest taką wartością reprezentowaną tutaj na kartach przez liczbowo, od 1 do 10. Zgranie poprawia, pokazuje nam, jak dobrze ci zawodnicy ze sobą współpracują na boisku. I tutaj jest kwestia taka, że żeby zawodnicy mieli dobre zgranie, muszą spełniać dwóch zawodników połączonych liniami tutaj w formacji, musi spełniać dwa z trzech warunków, żeby linia była zielona, czyli żeby zgranie było jak największe. Jakie to są warunki? Warunek pierwszy, ta sama liga, warunek drugi, ten sam kraj i warunek trzeci, ta sama drużyna. Jeżeli zawodnicy spełniają przynajmniej dwa z tych trzech warunków, wtedy połączenie między nimi jest zielone i to oznacza, że zgranie między tymi zawodnikami jest maksymalne, czyli na maksymalnym poziomie. I tak na przykład w przypadku na przykład moich środkowych obrońców, Diakite jest z ligi angielskiej, Sako jest z ligi angielskiej, z różnych drużyn, ale obaj są z ligi angielskiej, więc spełniał jeden warunek. Drugi warunek, jaki spełniał, żeby było zielone połączenie, są z tego samego kraju, czyli są obaj z Francji. Są obaj Francuzami, są obaj z ligi angielskiej, czyli dwa z tych trzech warunków zostały spełnione i zgranie między nimi jest maksymalne, wynosi 10 punktów. A do tego jeszcze z przed nimi środkowy pomocnik defensywny Abu Dhabi jest też z Francji, więc dzięki temu, że są z jednej ligi i z tego samego kraju, mają zielone połączenia między sobą. Tutaj między Podolskim a Diabim jest połączenie zielone, ponieważ obaj są z tej samej ligi i z tej samej drużyny. Tak samo między Podolskim a Gipsem, czy tutaj na przykład między Lukaku a Mirallaszem jest też zielone połączenie, ale tutaj są spełnione wszystkie trzy warunki, ponieważ są obaj z tego samego kraju, z Belgii, z tej samej ligi i trzeci warunek z tej samej drużyny, bo obaj są z Evertonu. No i tutaj też wiadomo, ten sam kraj, Belgia na przodzie, dlatego
Dlatego są połączenia zielone. Połączenia żółte są wtedy, kiedy jeden z warunków jest spełniony, czyli na przykład tutaj Majka Richards razem z Sako ma żółte połączenie, zgranie maksymalne, bo tutaj trener im daje jeden punkt do zgrania. Ale tak by było 9 u Richardsa na przykład. No, bo oni są tylko z jednej ligi, z różnych drużyn i z różnych krajów. I to jest wtedy żółte połączenie. Czerwone połączenia są wtedy, kiedy zawodnicy nie mają między sobą żadnych powiązań, czyli ani nie są z jednej ligi, ani z jednego kraju, ani też z tej samej drużyny, czyli wszystko mają inne, no to wtedy połączenie jest czerwone. I ogólnie zgranie w FIFA 14 jest dużo ważniejsze niż w FIFA 13 i to z różnych powodów. Zgranie normalnie u zawodników wynosi do 9 max i tak było też w FIFA 13. Nie, tutaj 10 punkt wprowadzili za tak zwaną lojalność. Tak zwana lojalność to jest dodatkowy punkt do zgrania, który dostajemy, jeżeli używamy zawodnika, który nam się trafił w paczce, no to wtedy automatycznie jest dla nas lojalny. Albo jeżeli używamy zawodnika, którego kupiliśmy na rynku transferowym, no to wtedy lojalność, punkt za lojalność dostanie dopiero wtedy, to wtedy ta zielona tarcza tutaj na tym, na tej karcie, na której z odsłon kart się świeci, to wtedy to oznacza, że dostanie na zielono tą tarczę i jeden punkt do zgrania, jeżeli rozegra w naszej drużynie przynajmniej 10 meczy. Wtedy stanie się wobec niej lojalny, dostanie punkt do zgrania. Ten dodatkowo trener, menadżer znaczy się, którego używamy, dodaje też jeden punkt do zgrania, a drużynom z tej samej ligi, którą obsługuje, tutaj bo karta trenera ma dwie opcje, pokazuje trenerem dla jakiej ligi jest i to akurat są karty jednorazowe, którymi można zmieniać ligę, dla której menadżer jest przypisany, więc na przykład mógłbym użyć karty jednorazowej menadżera, żeby na przykład zmienić Wengerowi Barclays Premier League z na przykład na Bundesligę kartę na przykład menedżerską użyć na nim i wtedy mógłby być trenerem w Bundeslidze. Liczba kontraktów, tutaj jaką premię na przykład do kontraktów dodaje 3%, czyli no, zwiększa ilość meczy, które dają złote kontrakty zawodnikom o 3%. Jeżeli ma się dużo trenerów z procentami do negocjacji, to można nawet o 50% zwiększyć, chyba maksymalnie o 50% zwiększyć przyrost meczy na jeden kontrakt. Więc na przykład jak złoty kontrakt daje 13 meczy, to suma wszystkich bonusów ze wszystkich menedżerów posiadanych złotych, dodatkowe 50%, czyli tam prawie 20, 19, 20 kontraktów może nam jedna taka karta dawać zamiast 13. No i menedżer ma też kraj i teraz menedżer daje punkt do zgrania zawodnikom z tej samej ligi, do której on jest przypisany, ewentualnie zawodnikom z tego samego kraju. Czyli na przykład Wenger daje jeden punkt do zgrania Francuzom w mojej drużynie, dlatego też go w sobie wziąłem, ponieważ mam tu aż 3 Francuzów, cała defensywa to Francja, ta środkowa. I to jest bardzo ważne, czyli co jest ważne? Formacja nie jest już ważna, ważne jest zgranie. Najlepiej, żeby było jak najwięcej na zielono, wtedy jest najmocniejsze, bo zgranie. No i ważny jest menedżer i ważna jest lojalność, bo to wszystko wpływa na zgranie, a zgranie wpływa na statystyki zawodników, ponieważ widzicie na przykład jak zawodnicy mają teraz, oprócz nie mają cechy formacja, ale mają cecha, która się nazywa chemistry style, czyli styl zgrania. I standardowa karta trafiona w paczce ma zgranie podstawowe, to jest tutaj ta linijka zaraz pod awatarem gracza, zaraz pod jego narodowością. Jest narysowany jakiś tam piłkarz z piłką i na przykład podst tutaj w tym przypadku, czyli że to jest zgranie podstawowe. Zgranie podstawowe sprawia, że tutaj proszę popatrzeć sobie w lewy górny róg ekranu. Zgranie podstawowe pokazuje, że wszystkie cechy danego piłkarza przy zgraniu 9 bądź 10 rosną o jeden punkt, tak jakby. Czyli, że Gibbs ma na przykład tempo 84, strzelania 58 i podań 74, ale przy wysokim zgraniu z dobrym menedżerem i z dobrym połączeniem z innymi piłkarzami jego zgranie, znaczy jego statystyki rosną jeden punkt wszystkie, czyli ma tak jakby gra, tak jakby miał tempo 85, strzałów 59, podań 74. Zresztą to widać nawet na jego karcie,
że wszystkie jego statystyki są o jedną strzałkę zieloną w górę, podniesione. I właśnie zgranie służy do tego, żeby podnosić statystyki graczom, czyli oni powinni grać lepiej niż niż na to by wskazywały ich statystyki. Tak samo jeżeli zgranie nie jest dobre, czyli jest czerwone, ich statystyki spadają, czyli grają gorzej. I to przy takim kiepskim zgraniu naprawdę dużo gorzej grają. Wymyślili coś takiego w FIFA 14, co się nazywa Chemistry Styles. I to są karty jednorazowe, które... zaraz tu poszukamy sobie zmiany pozycji. O, style gry to się nazywa. I poszukamy sobie styli gry. Tylko no, one są różne. Style gry to też style zgrania. Są podzielone na trzy grupy. Są to style defensywne, przeznaczone głównie dla obrońców bądź defensywnych pomocników. Style dla bramkarzy to są całkiem osobne. W ogóle style gry, no i jeszcze są style ofensywne i style specjalne. One są różne, to są jakieś tam kończący, maestro, strzelec, gladiator, czarcza, kotwica, rękawica, ściana, artysta, architekt, tam motorniczy i inne takie. Co te style gry dają? Te style gry... Idziemy. Style gry dają, zmieniają troszeczkę premię do statystyk, tak w skrócie można to powiedzieć. I na przykład mam tutaj Diakite, obrońcę, któremu dałem styl gry Gladiator. I ten styl gry zmienia jego statystyki, bo zobaczcie. Teraz premię do zgrania nie ma na wszystkich 6 statystykach, tylko na 2 wybranych. Ja na przykład styl gry Gladiator podwyższa przy założeniu, że mam się wysokie zgranie, czyli minimum 9-10, podwyższa, chociaż najlepiej 10, podwyższa zawodnikowi Diakite strzelanie o 3 punkty i obronę o 3 punkty, czyli gra tak jakby miało strzelanie, znaczy to siła właściwie. Strzelanie? Nie, to strzelanie, tak. O strzelanie i obrona. Czyli Diakite ma podwyższone strzelanie o 3 punkty, czyli tak jakby gra miał 44 i obronę jakby miał 80. Tutaj na przykład dałem Mamadou Sakho styl gry kręgosłup i widzicie, że jego premia jest rozłożona w ten sposób ze zgrania do statystyk, że ma plus 2 do obrony, plus 2 do główek i plus 2 do podań. Czyli gra tak jakby miał 69 podań, 81 obrony i 83 główek. Tutaj na przykład dałem mocarza Abu Diabiemu i on ma podwyższoną obronę o 3 punkty i podwyższone podania. No każdy styl gry daje różne premie do różnych statystyk i w różnym stopniu, ale to się tylko przydaje właśnie wtedy, kiedy ma się wysokie zgranie, ponieważ jeżeli nie ma się wysokiego zgrania, no to te premie się tak dobrze, znaczy na maksa się nie przyznają danemu zawodnikowi. Tutaj na przykład Podolskiemu dałem styl gry motorniczy, który mu daje plus 2 do tempa, plus 2 do driblingu i plus 2 do podań, żeby był troszeczkę szybszy. Tutaj na przykład Benteke dostał ode mnie styl gry sniper i ma plus 3 do strzelania i plus 3 do driblingu. Lukaku ma plus styl gry strzelec, ma plus 2 do driblingu, plus 2 do główek i plus 2 do strzelania. Te style gry są bardzo różne. Ja się przyznaję w sposób taki, że mamy tutaj styl gry. O, w kartach jednorazowych mamy podzielone na sekcje i na przykład jest sekcja style gry i one są różne. Ofensywne mam na przykład snajpera, egzekutora. Egzekutor daje plus 3 do strzelania, plus 3 do podań. Strzelec, no to już to było. Snajper też już był na Benteke. To mamy style gry pomocnika, no to są artysta, że tam ma do driblingu i do podań, architekt do główek i do podań, mocarz do obrony i podań. Ogólne style zawodników to na przykład podstawowe, czyli można przywrócić po prostu zawodnika do stylu gry podstawowego, kiedy ma po jednym punkcie premii do każdej statystyki, jeżeli nam się nie podoba. I to jest właśnie styl zgrania. Style zgrania jest właśnie przez to bardzo ważne i żeby było wysokie, ponieważ wtedy potencjał zawodników jest wykorzystany na maksa, a także dostają oni premię do statystyk. Premię do statystyk, które sprawiają, że grają, albo przynajmniej teoretycznie powinny sprawiać, że grają lepiej.
tymi stylami, no różnie tak w praktyce różnie ludzie o tym mówią. Czasami ci zawodnicy ze stylem ogólnym odczuwalnie grają lepiej, jak się da im jakiś konkretny styl, to potem się wydaje, że grają gorzej. No nie jest to takiego nic, które, nic takiego, co by się dało opisać jakoś matematycznie, że styl gry wpływa znacząco na grę tego zawodnika, ale czasami styl gry pomaga, a czasami nie pomaga. Różnie to z tym bywa. I to jest tylko takie... Można to tylko odczuć w czasie grania, czy ten zawodnik z tym stylem rozgrywki gra się nim lepiej, czy się, znaczy stylem gry, czy stylem zgrania, czy gra się nim lepiej, czy gra się nim gorzej. Mówiłem o budowaniu brązowych składów, no tutaj już pokazuję na swoim naczelnym składzie angielskim, chyba najdroższym, ale warto budować brązowe składy na początek, bo są tanie. Tylko trzeba jeszcze patrzeć na jedną rzecz. Ta sama liga, ten sam kraj, czy ta sama drużyna, najlepiej jeśli chodzi o brązowe składy, mi się wydaje, w tym wypadku nie iść ani w Arabów, ani w Koreańczyków, mimo tego, że są szybsi, ponieważ w FIFA 14 tempo nie ma już takiego dużego znaczenia. Tempo bardzo mocno straciło na znaczeniu. Ma znaczenie tylko właściwie w przypadku skrzydłowych, tempo, no ewentualnie w przypadku napastników, to też tak można mieć jednego szybkiego, a drugiego dużego, bo już tłumaczę, o co chodzi. W FIFA 14 wprowadzili do samej rozgrywki, do samego silnika meczowego, tak zwaną grę ciałem, czy body control, czy ball control, body control. I teraz pod lewym triggerem pada, ponieważ ja gram na padzie, po FIFA 13 to było, że włączało się dribbling i dopiero można było używać sztuczek, a teraz pod lewym triggerem pada nie ma już jako takiego dribblingu, tylko jest gra ciałem, zasłanianie piłki ciałem, czyli ten cały body control czy ball control. I bardzo ważną rzeczą jest, żeby mieć w drużynie jak najwięcej wysokich i mocno silnie zbudowanych zawodników, czy też z dużą siłą fizyczną, szczególnie jeśli chodzi o obrońców, defensywnych, pomocników, a nawet też i napastników. Wypada mieć przynajmniej jednego dobrego, dużego, wysokiego napastnika, ponieważ szybcy zawodnicy z dużym tempem zazwyczaj są niscy i zazwyczaj są słabo zbudowani, a teraz przy tym nowym stylu rozgrywki tacy zawodnicy są przy starciach z potężnymi obrońcami czy z potężną defensywą, z takimi zawodnikami jak Diakite, czy Diaby, czy Sako, czy inni wysocy obrońcy i silni, po prostu grą ciałem odepchnie ramieniem i ci zawodnicy w trasie gry, na przykład biegnąc, nadzieją się na takiego obrońcę, to po prostu zatrzyma ich ciałem, przewróci, zabierze im piłkę, odepchnie, stracą równowagę i tą piłkę zgubią. Gra ciałem jest bardzo, bardzo ważna w 14 i zasłanianie piłki ciałem, no i a szybcy zawodnicy są mali, zazwyczaj jest taka zależność, że szybki, bardzo szybki zawodnik, czyli tempo tam 85 i wyżej, to są zawodnicy już naprawdę, zazwyczaj, są rzadkie przypadki, ale zazwyczaj są to zawodnicy niscy i drobnej budowy, dlatego są szybcy. Są tam jakieś wyjątki, ale to pojedyncze przypadki. A takich zawodników łatwo wytrącić z równowagi w czasie szybkiego biegu. Wystarczy trącić ich ramieniem, takim mocniejszym zawodnikiem, i oni się przewracają, gubią tą piłkę, tracą równowagę i łatwo im tą piłkę zabrać. No chyba, że mają wysokie... No i dlatego właśnie ważne jest... Statystyki są teraz ważne, przynajmniej jeśli chodzi o obrońców, to główki i obrona, to wiadomo. A wysocy też muszą być ci obrońcy i silni z tego względu, że często, gęsto właśnie tacy zawodnicy jak Benteke, 192 cm wzrostu, niezłe tempo, i Lukaku, 190 cm wzrostu, są używani w napadach. Czy na przykład Jackson Martinez z FC Porto, z Ederem tam w lidze portugalskiej, albo inni tacy zawodnicy wysocy, właśnie w miarę jeszcze szybcy do tego, są używani w napadzie, czy na przykład Ibarbo z Cagliari tam w Serie A, czy Mario Balotelli, ponieważ są wysocy, silni, umieją się dobrze przepychać, czyli przebijają się przez obronę przeciwnika, to trzeba mieć mocnych obrońców, a do tego bardzo wiele goli pada z dośrodkowań i strzałów z główki, czy z rzutów rożnych,
Dlatego ci obrońcy tutaj, szczególnie z naciskiem na środkowych, no to to muszą być, im mają więcej wzrostu, tak o do 1,90 m nawet, tym lepiej dla naszej obrony, ponieważ są większe szanse, że mniej goli będziemy tracić z główki. Dlatego ja na przykład sobie wziąłem Diakite, który ma 192 cm wzrostu, nie jest szybki, ma 71 tempa, ale uwierzcie mi, że praktycznie w większości przypadków to spokojnie wystarcza, żeby zatrzymywać przeciwnika. Tutaj mam trochę szybszego, ale wcale niewiele mniejszego, nie, nawet nie szybszy, Sako też nie jest dużo szybszy, ale ma 187 cm wzrostu. No tutaj boczni obrońcy są, już mogą być mniejsi, chociaż Richards ma 181, a Gibbs ma 180, więc wcale tacy mali nie są. Tutaj jeszcze defensywny też jest ważny, on ma 188 cm wzrostu, Abu Dhabi, więc jest całkiem też wysoki. Boczni pomocniczy, czy boczni, czy skrzydłowi, zależy jaką formacją gramy, nie muszą już być takiej wielkiej budowy, chociaż Mirallasz prawie 180 cm wzrostu, Podolski no 182, więc nie jest taki mały. No tutaj SPO De Bruyne 181, ale on ma inne statystyki lepsze. Napad, obrona i defensywni pomocnicy najlepiej, żeby byli jak najwięksi i silni, ponieważ wtedy mamy większe szanse, że w środku pola będziemy odpychać będą ci się zawodnicy przeciwnika od naszych zawodników odbijać po prostu. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o budowanie składu. Dlatego nie polecam, przynajmniej tak mi się wydaje, że na brązowy skład, na taki początkowy skład, nie polecam kupować Arabów, nie polecam kupować Koreańczyków, ponieważ są to może zawodnicy szybcy, z dużym tempem, ale to już nie jest FIFA 13, to już się tak nie gra na samo tempo w tej grze. Trzeba się nastawić na troszeczkę bardziej rozgrywanie piłki i na ochronę tej piłki ciałem, a Arabowie są niscy w większości przypadków. Koreańczycy tak samo, czy Japończycy, czy Chińczycy, czy te nacje azjatyckie, najlepiej moim zdaniem postawić na takie kraje, które w FIFA mają dużo kart, czyli na przykład Brazylijczyków brązowych, podejrzewam, chociaż na pewno skład nie będzie tak tani jak Arabowie, ale brązowi Brazylijczycy, albo na przykład jakieś tam Nigeria, czyli te afrykańskie kraje, Kamerun, Nigeria, gdzie mamy na przykład dużo wysokich zawodników, czy na przykład też Holandia, Belgia, tudzież z ligi francuskiej, bądź z ligi angielskiej, zawodnicy brązowi, na pewno tam można właśnie też sporo szybkich, albo nawet, co ciekawe, na przykład można byłoby dla ciekawości zbudować skład z lig skandynawskich, czyli tam z ligi norweskiej, z ligi szwedzkiej, gdzie jest dużo zawodników też wysokich, potężnej budowy. Może tempo nie największe, ale tempo to już nie jest w tej chwili wszystko, więc na pewno budowanie składu bym polecał takie, a nie inne. Czy coś tu się jeszcze zmieniło? Coś tu się jeszcze zmieniło, jeśli chodzi. No najważniejsze rzeczy, chyba mi się wydaje, powiedziałem o budowaniu składu. Czyli przede wszystkim formacja nie ma znaczenia. Znaczenie mają tylko i wyłącznie pozycje. Oczywiście pozycje można zmieniać zawodnikom, czyli na przykład ja Abu Dhabiego trafiłem w paczce, ale miał środkowy pomocnik, miał pozycję, ale mu kartą jednorazowo zmieniłem na SPD, ponieważ całkiem nawet pasuje do tej pozycji i się w miarę nieźle spisuje. Tak samo Podolskiego z lewego skrzydłowego przesunąłem na lewego pomocnika. Karty jednorazowe zmiany pozycji można, ale też trzeba patrzeć na to, żeby dostosować formacje do swoich upodobań. Ja na przykład w sumie najbardziej lubię grać formacjami, zaraz wam pokażę, ja najbardziej chyba lubię grać formacjami na przykład jak 4-3-3, wariantami formacji 4-3-3, tutaj na przykład mam swoich Francuzów pod formację 4-3-3, gdzie mam jednego napastnika, akurat Tumeneza, w miarę wysoki, ale to nie jest u niego najważniejsze, i mam dwóch skrzydłowych szybkich, no oni nie muszą już być tacy wysocy. Chociaż Hamuma no nie jest taki, no, no, ale widzicie, już jest poniżej 1,80 m skrzydłowy, bo jest szybki. Obrońcy no muszą być w miarę wysocy. Bramkarz, no to też nie powiem, bramkarz im większy, tym też lepiej. Dla nas, bo dłuższe ręce ma i może piłki wyciągać. Ja lubię na przykład formacje ofensywne, czyli 4-3-3.
ponieważ lubię rajdy skrzydłem i wrzutki na główkę, ponieważ jest to jedna z prostszych i skuteczniejszych taktyk w FIFA 14, zdobywanie bramek z główek. Bardzo prosta technika dla początkujących, więc warto sobie ustawić skład właśnie pod formacje ofensywne. Na przynajmniej jednego napastnika, najlepiej wtedy wstawiać jakiegoś giganta dobrze główkującego, zanim jakiegoś pomocnika z dobrym strzałem z dystansu. I wtedy można liczyć na to, że przebijemy się przez pierwszych kilka lig w miarę bez problemu. To jest mój przepis na budowanie składu. Wydaje mi się, że to wszystko, co chciałem na ten temat powiedzieć. Całkiem mi to chyba wyszło w miarę sprawnie. Więc formacja, tak jak już powtórzę po raz kolejny, formacja nie ma znaczenia, pozycje mają znaczenie. Teraz formacje sobie w sumie możemy żonglować formacjami, tylko tyle, że na niektórych pozycjach, niektóre formacje niektórych pozycji nie obsługują, szczególnie mi chodzi o pomocników no chodzi mi zwykle o pomocników, ponieważ w większości formacji SPO, SPD może nie być, albo może nie być środkowych, albo może nie być lewych, prawych pomocników, albo skrzydłowych, więc trzeba sobie tak zawodników dobierać, żeby pasowali do formacji, albo tak formacje dobierać, żeby pasowali do posiadanych przez nas zawodników. I patrzeć przede wszystkim na wzrost, tutaj patrzeć na wzrost, patrzeć na słabszą nogę, co jest ważne. O właśnie, jeszcze o słabszej nodze powiem. Słabsza noga. Ogólnie zawodnicy są lewonożni bądź prawonożni. Chyba nie ma zawodników obunożnych. Chociaż słabsza noga 5 gwiazdek to by raczej znaczyła, że zawodnik jest. A sobie weźmiemy mój włoski skład, że zawodnik jest, ale wziąłem włoski skład, że zawodnik jest obunożny. I tak na przykład ten defensywnego De Rossiego, on ma słabszej nogi 4 gwiazdki, co jest prawonożny, ale jest dość też dobrze operuje lewą nogą, praktycznie niewiele gorzej. Jakby miał 5 gwiazdek zawodnik, na przykład będąc prawonożnym, miał 5 gwiazdek słabszej z nogi, znaczy, że spokojnie może strzelać tak samo z lewej, jak i z prawej, co się bardzo, bardzo przydaje. I ważne jest na przykład, żeby zawodników prawonożnych ustawiać na lewej stronie. Dlaczego? Boiska. Ponieważ będzie biegnąc po skrzydle, na przykład skrzydłowy będzie dośrodkowywał z lewej nogi na bramkę. Ale na przykład jeżeli będzie schodził ze skrzydła bądź z boku boiska do środka, to zazwyczaj strzały będzie oddawał z prawej nogi, czyli zawodnik prawonożny będzie strzelał prawą nogą wtedy, a zawodnik lewonożny siedzący na prawej stronie boiska będzie schodził do środka i strzelał z lewej nogi, czyli ze swojej mocniejszej. Jeżeli ma, no akurat tutaj Miruś Kloze jest praktycznie, że obunożny. Dries Mertens tak samo jest obunożny, więc w sumie jemu bez różnicy. Niangowi też, oni obaj są bardzo dobrzy, mają 4 gwiazdki słabszej nogi. A już 5 to już jest w ogóle marzenie, wtedy można z każdej nogi tłuc tak samo. Ale najlepiej właśnie pomocników szczególnie ustawiać prawonożnych na lewej stronie, lewonożnych na prawej stronie, czyli na odwrót niż by się mogło wydawać, ponieważ oni schodzą do środka z boku boiska będą wtedy oddawali strzały z mocniejszej nogi, z tej swojej normalnej nogi. Chyba że są 4 albo 5 gwiazdkowi, no to wtedy już praktycznie można powiedzieć, że to jest bez różnicy. No i jeśli chodzi o budowanie składu, to już chyba naprawdę byłoby tyle. Przede wszystkim dopasować formację do swoich upodobań. Zadbać, punkt drugi, zadbać o to, żeby było wysokie zgranie, czyli spełnić dwa z trzech warunków. Ta sama liga, ten sam kraj, ta sama drużyna. Dwa z tych trzech warunków muszą być pomiędzy zawodnikami pospełniane, żeby zgranie było maksymalne. Dorzucić im, żeby podwyższyć zgranie, dorzucić im menadżera, który albo będzie miał kraj pochodzenia taki sam jak większość zawodników w składzie, albo będzie menadżerem dostosowanym do ligi, z której mamy drużynę. Wtedy będzie dodawał dodatkowy punkt zgrania. Zadbać o lojalność zawodników, czyli używać trafionych w paczkach, albo żeby rozegrać nimi
10 meczy w danej drużynie, wtedy będą dla nas lojalni, to znowu też dodatkowy punkt zgrania do tych maksymalnych 10. Jeżeli mamy maksymalnie 10, no to wtedy mamy premię za ze zgrania do statystyk, ewentualnie zastosować karty zmiany stylu gry dla poszczególnych graczy, żeby dać im premię do statystyk, które chcielibyśmy im podwyższyć. Karty są różne, na rynku są one dostępne, jedne są tańsze, drugie są droższe. Przeciętnie w okolicach 1000 monet można taką kartę stylu dostać, a nawet za mniejsze pieniądze, zależy jaki styl gry, zależy dla kogo. Czyli mamy tak, formacja, zadbać o zgranie, dopasować style rozgrywki, zadbać o to, żeby zawodnicy, szczególnie obrońcy, defensywni, pomocnicy byli jak najwyżsi i jak najlepiej zbudowani, ponieważ oni służą do tego, żeby bronić dostępu do bramki. Nie muszą być super szybcy, ponieważ tempo nie ma już takiego znaczenia. Dobrze poustawiać sobie zawodników, zadbać o to, żeby mieli jak największą ilość gwiazdek na słabszej nodze, bo to jest też ważne. Sztuczki, no to tutaj, jeżeli ktoś gra dryblingiem, teraz dryblować jest łatwiej, bo do tego służy tylko i wyłącznie prawa gałka pada, plus ewentualnie jakieś tam dodatkowe bieg, nie bieg, ale praktycznie większość trików da się wykonywać prawo gałka pada, a zawodnicy z 5 gwiazdkami sztuczek, no to naprawdę można nie wychodzić z dryblingu, jeżeli tylko się umie. Skrzydłowy, i pamiętać tylko, żeby skrzydłowi byli szybcy, reszta musi być bardziej dobrze zbudowana i opierać się na innych statystykach i dużo grać podaniami. I to by było, bo mnie właśnie rozłączyło z serwerem Origina. To by było na tyle, jeżeli chodzi o style zgrania. O poradnik dotyczący budowania składu nie polecam, przynajmniej tak ze swojego punktu widzenia, nie polecam tym razem szybkich składów arabskich czy koreańskich na początek, jeśli chodzi o składy brązowe. Rozejrzyjcie się za składami angielskimi, francuskimi czy za składami brazylijskimi na przykład, czy na przykład afrykańskimi jakimiś, gdzie jest dużo zawodników czarnoskórych, wysokich, dobrze zbudowanych. I na pewno będzie wam się dobrze grało i najskuteczniejsza oczywiście taktyka rajd skrzydłem, wrzutka na główkę na wysokiego napastnika, dobrze główkującego. Ewentualnie kupcie sobie Sebastiana Giovinco, on jest fenomenem, ma 169 cm wzrostu, główkowanie 45, a widziałem niejednokrotnie, że potrafi takie bramki z główki siepać, już też w 13 zresztą to było, to jest chyba jakiś bug, jakiś błąd. Ale Sebastian Giovinco właśnie naprawdę potrafi niszczyć główkami przeciwników, chociaż jest malutkim knypkiem. No i dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku poradnika do FIFA 14 skupię się na zarabianiu monet. Natomiast jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące doradzania, czy jakiś porad w stosunku do FIFA 14 Ultimate Team, dotyczących tworzenia składów, czy czegoś, co poruszałem w tym filmiku, to proszę zadawajcie pytania w komentarzach, ewentualnie dogram jeszcze jakiś filmik wyjaśniający pewne sprawy. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam was wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania i komentowania moich filmików. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, na pewno będzie bardzo miłe. No i wyczekujcie kolejnego poradnika dotyczącego zarabiania monet, oczywiście zarabiania monet dla początkujących. Dziękuję, pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia i cześć!